No, kochani, jestem przed budynkiem ochrony i mamy po godzinie 15, tu nawet 15.01, a przyjechałem dlatego, że kurier GLS przywiózł paczkę. No i nie wiem, co to jest, ale jeżeli kurier GLS najczęściej bywa, to Zoo Plus, jakaś karma. Czy tym razem to karma i czy Zoo Plus? No to zobaczymy. O. To jest to. Nie to, to kartofle. Do widzenia. O kurde. Kochani. 24 kilo. Tylko numer telefonu jest zły. Także do osoby tej, która to wysyłała, numer telefonu do mnie jest 797, a nie 597. No jest to dlatego nie dostawałem SMS-ów informujących, że coś przyszło. I tak. O kurczę. I co to jest? DPD Polska. No, czyli to nie jest Zoo Plusa. No dobra. Gdzie nasz tir? Tutaj. Panie Krzysiu, kochany, pomóż pan mi załadować. 24 kilo. Co to jest za takiego chłopa? To jest nic. Co? Ale kiedyś to ja byłem chłop, a teraz już jestem. Co oni tam włożyli? Właśnie nie wiem. Kamienie? Właśnie nie wiem. Ale wie pan, jak koty, to coś chyba z karmy. Dziękuję, panie Krzysiu. To jakiegoś tam w razie czego kociaka ma pan u mnie. Pan Krzysiu nie chce kotu, bo już dostał. No to jedziemy, kochani. Zobaczymy, co to jest. Co to może być? Co za niespodzianka. No, jestem przed bocianówką. Przyjechałem, przywiozłem paczkę. A to jest Chińczyk. Kot. Prawdopodobnie to był dziki. Ale on nie wygląda mi na dzikiego, bo kochani, on się przywiązał do nas. Nie ucieka specjalnie. Przychodzi, je prawie z ręki. Spokojny jest. Nazwałem go Chińczyk, bo ma takie oczy zmrużone, szparki. Kiciulek. O, prawie go nie słychać, jak miał oczy. O, teraz słychać. No, tam jeszcze kusy przychodzi na jedzenie. Jeszcze dzikusek i jeszcze dwa inne. No, tutaj opiekunowie palą kartony, które ja tam wyrzuciłem. No tu jest drabina, bo półka odpadła, to musiałem. Krótkie wkręty były, w ten czas nie miałem. No i odpadła mi. Przykręciłem ją znowu. No, to jest ta środkowa. No i kochani, jest ta paczka. Zoo Express. Tak, znaczy wiadomo, że to jest karma. Ale teraz od kogo? Kochani, kto to nam przysłał i co to nam przysłał? 24 kilo. Nie w kij dmuchał, kochany darczyńco. No, nie w kij dmuchał. O, ciotka nawet wesoła tu prze. Kicia, kiciula, kicia, kicia, Jońka.
lubi chyba ognisko. Nasze kiciulki. Zobaczcie, w tym pudełku kartonowym tam śpią. Zyzio, kiciulku! Jak się rozpakuje, to to go wezmę. No to dobra. Gadu, gadu, a chłop śli w kierwie, jak to było w przysłowie. Ach. I tutaj jeszcze jest. Otwiera się? Jeszcze nie. Jeszcze boczki. No, no co to może być? Kochani, co to może być? Ohoho. Różne, różniste. Kochani, to mi przypomina paczkę od Mikołaja. Jej, jej, jej. Zobaczcie, jest. Paragon imienny. Wystawione na mnie. Proszę. Z Włocławka. W Włocławku mam rodzinę. Telefon odbiorcy jest zły. Kochani, 797. Dalej dobrze leci, a nie 597. I tu mamy co? Obroża ochronna. 5 sztuk. Kochani, 5 sztuk. Super Benek żwirek. Jest. Dwa razy. Ilość. Dwa razy. Ileś tam. I Felix Sensation Adult Wiejski Smak w galaretce. 24. No, Bóg zapłać. Chrypka coś mi wzięła. O, to żwirku mam. Obroży, kurczę. Kochani, powiedzcie mi, co z tymi obrożami robić. Jest 5. To dla maluchów, nie? Dla tych naszych maluchów. Tylko teraz tak. Czy ja mam teraz zakładać te obroże? Bo mam też obrożę, którą ktoś przysłał za 100 zł. Kochani, i pytałem się w filmiku, co z tą obrożą zrobić, któremu kotkowi mam założyć, bo to jakiś darczyńca, to na pewno chciał, żeby... O, Seba. Proszę. Żeby mu założyć. I był taki komentarz, żeby w tym roku sobie dać spokój teraz. Bo teraz zimno, kleszczy nie ma. Żeby to dać, przetrzymać do sezonu, czyli na nowy rok. Co wy na to, kochani? Wydaje mi się, że to jest słuszne. Wiecie? O, chyba jest. I tu mamy, o, Sensit. I żwirek, kochani. Świetnie, świetnie. Właśnie Zyzia do pokoju biorę. Miałem tam na razie małe takie kuwetki, ale zaniosłem przed obiadem dużą kuwetę. I żwirek właśnie wsypałem, ten co miałem. Także już się nie obawiam. No i tu będę miał na podmiankę w razie czego. Nie, jak kicie będą, nie daj Boże, w kojcu zamknięte i trzeba będzie, no, żwirek sypać. Kochany darczyńco, przyznaj się. Przyznaj się. O, mamy rachunek nawet, kochani. Widzicie, nieładna. Piękna suma. Prawie 200. Ktoś wybulił. No, poświęcił się dla naszych kotków, kochanych. Kiciulki. A tam kto siedzi? Tam siedzi ciotka. I Julcia. No i tu Chińczyk. Julcia, która nie chce przyjść tutaj. Się zbratać z tymi kotkami. Zazdrośnica. No. A ciotka to wszędzie. I tu, i tam. I u mnie w pokoju, i do innych po pokojach łazi. Do Miciurina się wprowadziła. Miciurin już praktycznie ją z tego zaadoptował. Nie. Teraz tak. Rozmawiałem w sprawie Lusi, kochani. Rozmawiałem z panią kierownik. Tam, gdzie jest Lusia, na tamtym oddziale. To jest inny oddział. To nie jest nasz oddział. I ona mówi, że Lusia już tam
Coraz lepiej się ma, także tam dłużej tam nie brakuje, tylko jeszcze troszkę kuleje. Także mówi, nic specjalnego tam się nie stało, jakichś złamań nie ma. Żeby się tego nie przejmować za bardzo. To jest to, bo byłem na oddziale z transporterkiem. Chciałem tam dać temu koledze, który ma w pokoju Lusia i tego drugiego czarnego małego, bo coś tam wspominał, że chyba pojedzie z nią. Ale pani kierownik mówi, że nie ma potrzeby. Natomiast mówi, za miesiąc będzie sterylizacja Lusi. No to zgodnie z tym, co jedna z pań, chyba pani Monika, mówiła, że jest gotowa zapłacić za leczenie i za sterylizację. Czyli mówię, jeżeli będzie sterylizacja, mówię, to ja pokryję koszty. No co prawda nie jako pani tego. Monika chyba, tak? Iwonka, Monika, często te imiona mylę. No. Także czekamy za miesiąc. No ja będę teraz chciał jutro porozmawiać z panem weterynarzem w sprawie szczepienia naszych kiciusiów tej piątki. Nie? A, widzicie, krakierek tam śpi. Sobie położył się. Kiciulek, krakier. No, krakierek ładnie je. Róweczki dostaje. No. Także kotki lubią zawsze odmianę. Julcia, no chodź tu bliżej podejdź. Co ty taka jesteś, nieużytek? No, chodź. Chodź zobaczyć, co przyszło w paczce. No, Julka. Julka. No wiecie, to prawdziwa dama. Ucieka tego. Żeby ją prosić. Kurczę, Malek, no. No, maluchy śpią, pochowały się, nie ma. Zobaczymy jeszcze tutaj, kochani, co tu się dzieje. Albineczkę rzadko widuję, pojawia się i znika. No ja dzisiaj, ostatnio dwa dni sobie dałem takie na luz, w tym sensie, że w domu byłem, w pokoju, więcej tam się wygrzewałem. Także lepiej już się czuję. Ale jeszcze się czuję osłabiony, jeszcze się przy wysiłku pocę, także muszę uważać. Nie. Ale teraz no, miód sobie tam podjadam, brat mi przywiózł. No nie ma tutaj albineczki, myślałem, że będzie. Nie ma. Kicie kości wyłożyłem, bardzo dużo. To zobaczcie, o. Widzicie, ile jeszcze zostało. Także mają kicie. Tutaj wystawiłem karmę. O, dla tych kotków, które tu chodzą. Takie kotki jak kusy, dzikusek, szramek. Jeszcze dwa tutaj przychodzą. Jeden to taki ładny basior, wielki jak Maciek. Odchowany, widać. Jakiś domowy, kurczę, chyba kocur. No ale też tutaj przychodzi na jedzenie. Także, kochani, koty przychodzą. Kusy to wchodzi tutaj. O, widzicie, tych pochylni narobiłem. To te, które są tutaj w tych krzakach, kotki. To one tutaj popuchyli, pyk, pyk, pyk i tam u góry. Kusy na górze jest. Tylko kusy jest bardzo płochliwy, ten jeszcze jeden, że jak tylko usłyszy mnie, jak ja idę, to zaraz ucieka. Ucieka w krzaczki, się chowa. Nie. Ale trzymają się, ta bocianówka przyciąga. Kotki mają tu jedzenie, wiedzą. Spokój, mogą się schować przed deszczem w razie czego. A ponieważ tych, widzicie, tego, tej plątaniny małpi gaj taki zrobiłem, to kotki też czują się bezpieczniejsze, że się mogą schować, polecieć gdzieś tam do góry.
nie, czy lis, czy jakieś dziki by, czy by nawet, ale dzików teraz nie ma. Także małpi gaj, bocianówki nie widać, można się krzywić, można narzekać, kochani, ale ja widzę po kotkach, że o, kotkom to służy, że one takie coś lubią. No muszę przyznać, że też nie za bardzo jestem, mi się to podoba, jeżeli chodzi o taką estetykę. No ale gdybym był stolarzem, gdybym miał warsztat stolarski, to oczywiście to bym tu pięknie, ładnie zrobił, te balustrady, te promenady równiutko i tak dalej, trelinki i tak dalej. Ja widziałem gościa w Ameryce, który w mieszkaniu kotkom zrobił właśnie taki małpi gaj, ale pięknie to zrobił. Z pokoju do pokoju poprzebijał dziury w ścianach, ponieważ miał mieszkanie piętrowe, to do góry kotki. Także jak siedział w domu przy stole sobie jadł, to kotki ładnie chodziły tam po tych, kurcze, schodach, nie schodach, dookoła. Piękne widoki, można się rozkoszować. No ale wracając do darczyńcy, kochane darczyńce, no kurcze, fajnie, fajnie. Bóg zapłać za to wszystko. No i pozostaje to pytanie. Rozumiem, że najlepiej byłoby to w tej naszej piątce te obroże założyć. Tylko czy mam teraz założyć, czy tak jak postulują po nowym roku, jak sezon, ciepło i kleszcze się pojawią. Także jeszcze raz Bóg zapłać. Dziękuję, kochani, za wsparcie, za pamięć, że jesteście z nami, że jesteście z kotkami.